Przechodzimy teraz do ostatniej lekcji w serii Osoba Jezusa. Jest to lekcja 9. Boże przymierze w Chrystusie. Naszym pierwszym fragmentem jest Jeremiasz 31, wiersze 31 do 34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Teraz przejdziemy do Hebrajczyków 10, wiersze 5 do 10. Toteż przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A teraz przeczytamy Kolosan 1, wiersze 27 i 28. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, by stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. I ostatnim fragmentem będzie Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Przymierze z Jeremiaszem ma swoje wypełnienie teraz w Chrystusie. Dotyczy to nowego przymierza, o którym Pan powiedział, że jest zupełnie inne. Nie jest to przymierze, które zawarł z Izraelem, kiedy wyprowadził ich z Egiptu, ale jest to coś nowego, co zapisane jest w ich sercach. Wy i ja wiemy, że Pan Jezus jest ucieleśnieniem wszystkich warunków tego przymierza. Chrystus w was oznacza, że wszystko, co zawiera to przymierze, staje się sprawą wewnętrzną, czyli wewnętrzną siłą i wewnętrznym objawieniem Boga. Chrystus mieszka w was, powiedział apostoł Paweł. A tajemnica, którą upodobało się Chrystusowi objawić, oznacza po prostu Chrystus w was, nadzieja chwały. Tą wielką prawdą, która ucieleśnia wszystko, jest fakt, że Bóg postanowił, iż nic, co nie jest z Chrystusa, nie przetrwa. Bóg z jednej strony działa w tym kierunku, by uwolnić świat od wszystkiego, co nie jest z Chrystusa, a z drugiej strony, by napełnić cały świat tym, co jest z Chrystusa. To oznacza, że Bóg nie akceptuje i nie uznaje niczego, co nie jest z Chrystusa. Jest to sprawa miary, wzrostu Jezusa Chrystusa w nas. Jest to sprawa ogromnej wagi, jeżeli wejdzie to do naszych serc z siłą, którą Bóg chce to dać. To wyjaśnia wszelkie Boże postępowanie z wami i ze mną. Daje nam to klucz do rozwiązywania naszych problemów i stawia nas na drodze do celu Bożego.
Jeżeli odczuwamy, że ten świat jest coraz pełniejszy zła, a nie Chrystusa, to w dalszej części tej lekcji wyjaśnimy tą sprzeczność. Pierwszą rzeczą w liście do Kolosan jest bezcenne przedstawienie Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma nic w całym Słowie Bożym, co moglibyśmy porównać z pierwszym rozdziałem tego listu na temat objawienia Pana Jezusa. Od wieczności do wieczności Chrystus jest widoczny w stworzeniu. Wszystko dla Niego, przez Niego i w Nim zawarte jest w tym jednym, uniwersalnym fragmencie. Aby we wszystkim On był pierwszy. Jest uniwersalny, odwieczny Syn Boży, a potem wszystko, co zostało nam dane, jako boska tajemnica, kiedy powiedziano: Chrystus w was, nadzieja chwały. Wszystko jest więc w was, w Kościele. To Chrystus jest w was. Ten, który wszystko stworzył, jest w was, w waszej relacji w Kościele. Ten, dla którego wszystko zostało stworzone, jest w was. Ten, który podtrzymuje wszystko słowem mocy swojej, jest w was, czyli w Kościele. Ten, który podtrzymuje wszystko, jest w was. Ten, który podtrzymuje wszystko, jest w Kościele jako zbiorowym ciele. Pomyślcie o tym, zastanawiajcie się nad tym. Niech to będzie w waszych myślach każde minuty każdego dnia. Kiedy to naprawdę zacznie do nas docierać, wtedy zrozumiemy, co znaczy: jesteśmy więcej niż zwycięzcami w Chrystusie. Drugą rzeczą jest to: zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego. Kolosan 3, 9 i 10. Co to znaczy? Wszystko, co nie jest z Chrystusa, jest odłożone na bok i odrzucone. A wszystko, co jest z Chrystusa, jest włożone na nas. Bez względu na to, czy nazywamy to dobrym, czy złym, jeżeli to nie jest z Chrystusa, należy to zewlec z siebie. Boży cel dla Jego Syna, jako najważniejszego we wszechświecie, będzie zrealizowany przez przyobleczenie się w Niego wierzących, którzy zostali wraz z Nim wzbudzeni z martwych. Chrystus nie jest jakąś drugą osobowością lub siłą, która ma nas utwierdzić, ożywić i wzmocnić, byśmy mogli to wykorzystywać w życiu i służbie, albo by nas uczynić czymś. Nie o to chodzi. I nie pod takim kątem widzenia przedstawia to Biblia. Prawda jest taka, że Chrystus ma być wszystkim i że my mamy być coraz mniejsi, by On mógł wzrastać i by On mógł być najważniejszą osobowością. Nacisk ma być położony na obecność Chrystusa, świadectwo o Chrystusie i przedstawienie Chrystusa. Następna rzecz, o której chcę mówić, może być trudna do zaakceptowania i trudna do powiedzenia, a jednak uczciwość wymaga, by takie rzeczy mówić. Ogromna ilość energii, aktywności, sprzętu, gorliwości i oddania w służbie Panu spłonie, kiedy na końcu wszelka praca, służba i aktywność będzie zważona na wadze. Wtedy wszystko, co jest ludzką energią, chociaż nawet jest to wykonywane dla Boga, spłonie. Tylko to, co jest energią Chrystusa, mądrością Chrystusa i mocą Chrystusa, pozostanie, przetrwa. Powodem, dla którego to mówię, nie jest zasianie wątpliwości odnośnie tych rzeczy, ale podkreślenie podstawowej prawdy. Nic innego na tym świecie nie ostoi się, jedynie to, co jest z Chrystusa. Kiedy nauczymy się brać wszystko z Chrystusa, wtedy nie tylko dojdziemy do końca przeznaczonego dla nas przez Boga,
ale będziemy również utwierdzeni, żyjąc dla Chrystusa, a nasza praca będzie trwała, gdyż pochodzi z Chrystusa. Naczynie świadectwa jest tym, czym jest Chrystus i może być utrzymane w czystości tylko przez Chrystusa. Sami z siebie nie potrafimy utrzymać takiego świadectwa. Świadectwo Jezusa będzie trwać w nas tylko do takiego stopnia, do jakiego jesteśmy upodobnieni do Jego obrazu. Inaczej mówiąc, w takiej mierze, w jakiej Chrystus zastąpił nas, już nie ja, lecz Chrystus. Bóg ma złote zasady i nigdy od nich nie odstępuje. Bożą złotą zasadą jest Jego Syn. On nigdy nie różni się w niczym od swojego Syna. Nam chodzi o zmianę z Chrystusa w niebie na Chrystusa w was. Jeżeli Chrystus będzie w was, to wszystko inne będzie mu poddane, a Chrystus będzie panował w was tak, jak objął panowanie w niebie. To takie panowanie, które upodabnia nas do Jego obrazu. Już nie ja. To bardzo obszerne stwierdzenie, gdyż ja ma wiele stron. Ile stron ma to ja? Jest coś takiego jak ja chcę, ja lubię, ja myślę. Ale jest też przeciwna strona, czyli ja nie lubię, ja nie chcę, ja nie myślę. To ja ma o wiele szerszy zasięg niż to wszystko. Upodobnienie do Jego obrazu oznacza, że ja jest odsunięty od władzy. Chociaż wszyscy zaakceptowaliśmy ostateczną kapitulację tego ja, to w żadnym wypadku nie osiągnęliśmy tej kapitulacji. Bardzo często jesteśmy w jakiś sposób przeciwko naszemu ja. A pytanie znowu brzmi, czy to będzie Chrystus, czy ja? Cały wszechświat będzie w końcu Chrystusowy. A Boży zamiar w stosunku do człowieka można podsumować jednym stwierdzeniem. Upodobniony do obrazu Jego Syna. Wspaniałą jest świadomość, że cały wszechświat będzie pełen Chrystusa i że Bóg będzie miał ostatnie słowo. To jest dla nas wyzwaniem. Chrystus w nas jest podstawą naszego upodabniania się do Jego obrazu. To, kim Chrystus jest w nas, to jest dobre. Kiedy Pan weźmie w swoje ręce czyjeś życie i w tym życiu zapanuje krzyż, wtedy to życie może powiedzieć: jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Tam nie przedostanie się nic, co nie jest z Chrystusa. Człowiek został stworzony z możliwościami dojścia do pełni myśli Bożych, czyli do podobieństwa do Syna Bożego. Ta możliwość jest uwarunkowana, a warunek jest uzależniony od jednego słowa – posłuszeństwo. Dla nas jest prawie niemożliwe, by zmierzyć odpowiedzialność związaną z tym słowem – posłuszeństwo. Takie możliwości były w Adamie, by upodobnić się do Jego Syna. Ale zależało to od jednego słowa, przez nieposłuszeństwo jednego człowieka. Całe Pismo podkreśla, że Bóg chce całkowitego posłuszeństwa i od tego nie odchodzi nawet o włos. Każdy akt nieposłuszeństwa jest podniesiony do rangi, gdzie jest to coś rażącego dla Boga. Nieposłuszeństwo nie jest nigdy przykrywane, ignorowane.
Za każdym razem Bóg stawia to w miejscu, gdzie widać, jak straszną rzeczą jest to w oczach Bożych. Pomyślcie o niektórych przypadkach wymienionych w Biblii. Popatrzcie na Mojżesza, który przeżył 40 lat dyscyplinowania na pustyni, który przez następne 40 lat wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za ten wielki tłum ludzi. Był człowiekiem, z którym Bóg rozmawiał twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia z przyjacielem. Pomyślcie o tych wszystkich bliskich i intymnych spotkaniach z Bogiem, które przeżywał Mojżesz, kiedy wchodził w obłok, gdzie przebywał Bóg. I osobiście słyszał głos Boży. Na koniec miał jedną ambicję i pragnienie serca, które się nie spełniło. Mojżesz dotąd błagał Boga: pozwól mi przejść, aż Bóg powiedział: nie mów więcej na ten temat, nie wejdziesz tam. Wydawało się to tak trudne i okrutne. Ten człowiek poświęcił swoje życie całkowicie Bogu, a kiedy stanął na brzegu, Bóg odmówił mu tego zaszczytu. Ta jedna rzecz, z którą zawsze było związane jego serce, została mu odmówiona z powodu jednego aktu nieposłuszeństwa. Bóg pokazał, jak on to traktuje. Przez wszystkie wieki i przez cały czas ta historia musi być powtarzana ze wstrzymanym oddechem, aby wszyscy wiedzieli, jak tragiczne są skutki nieposłuszeństwa. Teraz Mojżesz jest w lepszej ziemi obiecanej, ale w swoim czasie przeszedł straszną lekcję. Popatrzcie na Achana. Tylko jeden złoty pręt, jedna szata babilońska, a takich było wiele. Samo w sobie to mała rzecz. Jednak Achan, jego żona, jego dzieci, jego dobytek, jego namiot i wszystko, co było jego, musiało być zupełnie zniszczone przed oczami Izraela. Dlaczego? Jedno nieposłuszeństwo. Widzicie, co Bóg o tym myśli i jak to ocenia. Jeżeli Bóg tak traktuje nieposłuszeństwo, to jak Bóg będzie traktował posłuszeństwo? Świat ma być pełen Chrystusa, a człowiek ma odzwierciedlać podobieństwo Chrystusa. To Bóg czyni. Na pozór to tak nie wygląda, gdyż dla pozoru w pełni wydaje się zła. Pewne miejsce w Biblii dobrze to wyjaśnia. To 1 Mojżeszowa 15:16. Gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Z kontekstu widzimy, że wyjście narodu izraelskiego i zajęcie ziemi obiecanej czekało, aż dopełni się wina Amorytów. Amoryci to nazwa narodów, które wtedy zamieszkiwały ten kraj. Kiedy dopełniła się ich wina, Bóg wyzwolił Izraela. Ich wyjście było zsynchronizowane ze stanem świata. Zapełnienie tej ziemi tym, co było Boże, było związane z dojściem zła do ostatecznych granic, a wtedy Bóg wkroczył. Nie musimy więcej o tym mówić. Czasy ostateczne będą wyróżniać się wzrostem nieprawości. Pochwycenie Kościoła jako wyjście z niewoli nastąpi wtedy, kiedy objawi się człowiek niegodziwości, kiedy kubek jego nieprawości będzie pełny. Żyjemy w czasach, kiedy zepsucie moralne jest coraz gorsze. Bóg to wszystko widzi. Bóg powoduje, że proste prawdy o jego zbawieniu są znane na bezprecedensową skalę w historii świata.
to be made known on a scale unprecedented in world history. Kiedy już cały świat będzie miał swoją okazję to usłyszeć, wtedy przyjdzie koniec. Dwie rzeczy są bezbłędnie ewidentne. Świat jest otoczony Ewangelią o zbawieniu, jak nigdy dotąd. A nieprawość szybko przepełnia kielich. Jest też trzecia strona, a jest nią dojrzewanie świętych do wielkiego żniwa. Za tymi trzema rzeczami wzdycha i oczekuje ich stworzenie. Boże przymierze to Chrystus. Tą lekcję musicie słyszeć ciągle na nowo, gdyż ważne jest, byście wiedzieli, iż Bóg nie szuka przedstawień, ale mieszkania. Bożym przymierzem jest Chrystus w was. To zadanie On chce wykonać przez was. Niech Bóg pomoże nam temu się poddać.